Wiadomo, że nie należy oceniać po wyglądzie, jednak no sami przyznacie, że chyba nie było brzydszego znaku wjazdowego niż ten. Rzeczy, które rzeczy, które mocno denerwują w Beskidzie Sądeckim! Byli w Nowym Sączu, Krynicy, Muszynie i okolicach! Ale fajnie, że się mieszka w Kotlinie, prawda? Bo codziennie rano możesz patrzeć na góry. Prawda jest taka, że jedyną górę, jaką tutaj zobaczysz, to twój poranny wzwód, ponieważ najczęściej jest tutaj taki smog, że Kraków się chowa. Piękny widok. Jesteś wojującym lewakiem? Kochany, to ci się kapitalizm tego miejsca raczej nie spodoba. Masz tu gigantyczne fabryki. Fakro, Wiśniowski, Koral, Newag, zachłanni krwiopijcy. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. Producent pociągów i wagonów Newag ustawił elektronikę w nich tak, żeby wyskakiwały regularne usterki, które można naprawić tylko, uwaga, w firmie matce. Zastanawiasz się, gdzie podział się cały beton? Spokojnie, jest w Limanowej, na rynku. Stary powiedział, że jedziecie do Krynicy? W końcu, nie Zakopane, tylko Krynica, morze, piaseczek i... kurwa, góry? Tylko szkoda, że nie wspomniał, że chodzi o Zdrój, a nie kurwa morską. Aj, w chuj ludzi myśli, że to Krynica Górska. A to nazwa potoczna. Nazywasz się Najka? I ja bym takich rzeczy nie robiła swojemu mężczyźnie, bo ja bym się czuła, że ten mężczyzna w ogóle mnie nie szanuje. No to wiesz co? Chyba nie mam dla ciebie najlepszej wiadomości. Stąd, a konkretnie z Limanowej, pochodzi firma założona przez braci Koral, która robi lody nawet frizowi. Nowy Sącz, tra-la-la. Nowy Sącz i wszystko gra. Jeżeli najlepszą piosenkę o twoim mieście śpiewa Gracjan Rostocki, to znaczy, że jest chujowe. Gracjan śpiewał o Nowym Sączu, za to prawdziwym Gracjanem Krynicy był Nikifor. Tak, jest szansa, że twoje rysunki z lodówki kiedyś trafią do galerii. Obok Nowego Sącza jest też Stary Sącz, a w Starym Sączu mamy Bobrowisko. Krąży legenda, że ponoć widziano tutaj kiedyś jednego bobra, kiedy baba z Nowego Sącza się nie ogoliła. O kurwa, bober! W Starym Sączu znajduje się ołtarz Jana Pawła II, jedyny nierozebrany po wizycie papieża. No to może ja się rozbiorę. Żartowałem, zboczeńcy. Papież zawsze w serduszku. Jak widać, nie tylko ja. W Nowym Sączu poczujesz się trochę jak w Moskwie, a trochę jak w Afryce, ponieważ jest nazywany zagłębiem milionerów, gdyż żyje ich tu blisko 600. Warto było przyjechać tutaj chociaż tylko po to, żeby to zobaczyć, nie? Złote, a skromne. A jednocześnie są tu jedne z najniższych zarobków w Polsce. Więc książę i żebrak jest możliwym rozwiązaniem. Ponoć swojego czasu władze miasta blokowały przyłączenie Nowego Sącza do szybkiej sieci kolejowej. Wtedy jechałoby się do Krakowa 50 minut. Nie zrobiono tego jednak w obawie przed wyrównaniem zarobków. Pod pięknym zamkiem Rytro znajduje się jeden z najbrzydszych budynków w całej Polsce. Stacja benzynowa połączona z pizzerią i kurwa szkołą karate. Pochodzi stąd Wojtuś z Rytra, czyli kultowa, mega barwna postać całego regionu. Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy i sensa, i zdrowa, i pomysłosy, delele, życzymy wszystkiego dobrego. Ludzie tutaj go tak kochają, że nawet mu mural pierdolnęli. O, sułka moja, 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 moja sułka. A wiecie, co mówi się tutaj w pracy do młodego stażysty podczas imprezy firmowej? Nowy Sącz. New guy, sip! Oh, well, you're professional. Stąd pochodzi Majka Jeżowska. I teraz już można inaczej zinterpretować ten tekst. Wszystkie dzieci, Nowy Sącz. Zależy, które. Nie miałeś depresji? No to już masz. Po 5 minutach w Nowym Sączu. Miasto bywa tak depresyjne, że mieszkańcy nazywają je Nowym Sraczem. Poza tym prezydent Nowego Sącza brzmi jak jakiś boss z Metal Gear Solid. Ludomir Hanzel! On jest kurwa wszędzie! Rywalizował z ostrym cieniem mgły, ale jestem z wami, znominuję wszystkich mieszkańców Nowego Sącza.
Chyba nie wszyscy go tu lubią. Jesteś z tych, co mówią, że jeżdżą szybko, ale bezpiecznie? Powinno się ciebie wysłać za karę do Krynicy Zdrój. Tutaj pojedziesz max 7 na godzinę. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma? No nie w Maszkowicach. Mniejszości romskie tutaj budują domy bez zezwoleń i palą śmieciami. Chcę więcej dymu! W piwnicznej Zdrój miał powstać stok i nawet postawili słupy pod wyciąg. Ale je ściągnęli, bo tutaj są tak starzy ludzie, że mało kto jeździ na kreskę. Przepraszam, przepraszam. Czy mógłby pan zamówić mi karetkę? Chyba mam zawał serca i złamałem nogę. O Jezu, wie pan co? Tu świetnie się składa, tu jest akurat szpital. To ja pana zaprowadzę po prostu. Gdzie? Tutaj? No. Oszalałeś, Tutaj szpitale mają taką renomę, że ludzie wolą pojechać do Tarnowa albo nawet do Krakowa. Lubisz okres świąteczny? Mordo, przyjeżdżaj tutaj! Oni nie ściągnęli dekoracji od grudnia! A mamy luty! Kurwa, mają nawet kreskę z zeszłorocznego śniegu! Jest tutaj też Irena Eris, która jest zajebiście droga, a ten frajer Maciek przyjeżdża tu co roku. Dobra, to nasza wspólna decyzja. Okej. Okay. Przepraszam bardzo, która jest godzina? 13:33. Tutaj tak samo jak w Krakowie, miejscowi mają problem z rozróżnieniem czy i TRZ. KURWA! Dlaczego? Dunajec, który tędy płynie, wygląda tak pięknie i groźnie, że na pewno leżą tam jakieś zwłoki w krzakach i podcast kryminalny zrobi o tym materiał. Krynicy jak na Krupówkach. Jak nie oscypka, to kupisz coś z Minecrafta albo Robloxa. Pamiętacie słynną libację na skwerku? No to tutaj też możecie dokonać libacji na skwerku przy... sikającym rycerzyku. Wyobraźcie sobie, że ten mały rycerzyk poróżnił wielkich radnych tego miasta. That's why they call him Black Salami. Chyba jedyną znaną influencerką stąd jest Ola Nowak. Żółw goły, a później chora. No właśnie. Ale ona mieszka w Warszawie, chyba w 20 mieszkaniach. Radom ma 3 cytryny, a Nowy Sącz 3 korony. Polecam przyjechać w weekend, nie będzie gdzie palca wcisnąć. I często jest tu zamykany parking z powodu braku miejsc. Jeździmy dosłownie 10 minutę i nie ma ani jednego miejsca. Ani kurwa jednego. Ja nie wiem, ci ludzie nie wyjeżdżają z tej galerii. Legenda głosi, że istnieje co najmniej jeden kierowca z Limanowej, który naprawdę potrafi prowadzić samochód. I chłopie coś się zrobił, a on mówi przepraszam. Ponoć jest tutaj też jedna osoba, która nie tuninguje swojego Golfa, żeby popierdalać nim po zamarzniętych drogach. Mówi się tutaj prześmiewczo o rejestracjach z Limanowej, Kalifornia. Kalifornia. Patrząc na ludzi tutaj, tylko jeden głos masz w głowie, bo stąd pochodzi Krystyna Czubówna. Dawna obora świetnie pełni rolę hotelu dla wróbli. Kiedyś stąd jeździło się na Słowację po naprawdę tani alkohol, ale niestety wprowadzili euro i wszystko spierdolili. Lubisz gilfy? Kręcą cię starsze panie jak z teledysku Ćpaj Style? To miasto kugłażyc. Bardzo możliwe, że to dlatego, iż gra tu często zespół muzyczny Commerce Jesteś Szalona i Napalona. Jesteś już w kurwę stary? No, ja w tym roku 40. No, ja zaraz też. Ja 37. O ty kurwo! Spokojnie, nie agresywnie. Przyjedź do Krynicy. Poczujesz się jak dziecko sprzedane Rothschildom, żeby wyssać z niego krew i być wiecznie młodym. Tylu tu starych ludzi. Po 20 to miasto zamienia się w miasto duchów. Znajduje się tutaj stadion Sandecji Nowy Sącz, który non-stop jest w budowie! Budowniczy, damy radę! Zaczęto go budować, ponieważ Sandecja zaczęła grę w Ekstraklasie. Następnie spadła do pierwszej ligi, dalej go budowali. Później do drugiej ligi, dalej go budowali. A za chwilę spadnie do trzeciej. Bardzo wielu mieszkańców, radnych domagało się udzielenia wyjaśnień w tej sprawie. Ma być ponoć tak nowoczesny jak w świecie cyberpunk. Czyli skończą go w 2077. Wszyscy wiemy, że jest to perła w Nowym Sączu. Ktoś tutaj wpadł na genialny pomysł i zbudował gigantyczne szachy z granitu, przez co nawet dorosły mężczyzna nie potrafi zbić konia.
Pamiętasz, co pił Adaś Miałczyński? Teraz 7 łyków mineralnej niegazowanej, bo to bardzo zdrowo, rozpuszcza soki żołądkowe i zapobiega wrzodom. 3, 4. Pewnie dlatego był taki pojebany. I zeszczałeś się w łóżko. Ale pysznie. Co ty robisz? Co? Co ty pijesz? Co to jest? Co to jest? No, woda. Co, to jest woda, kurwa? Ale... Idź już! Wola, Pamiętasz księdza, który kazał dzieciom zlizywać bitą śmietanę z kolan? No to nie tu. Tutaj ksiądz zawierzał dzieci Maryi podczas pierwszej komunii świętej i symbolicznie zakłuje w kajdany. Komunikacja miejska w Nowym Sączu to kilka autobusów jeżdżących na krzyż i tak naprawdę kiedy chcą i gdzie chcą. I tak nigdzie nie siądziesz, bo stare baby albo wracają z, albo jadą na mszę. Tutaj władze nie zadają sobie egzystencjalnych pytań, tylko po chuj odśnieżać chodniki. Nie no, lepiej sobie głupi ryj rozwalić. Z czego się pan śmieje najczęściej? Jakby ja narodzeń upadł i sobie głupi ryj rozwalił. Jest tutaj pijalnia gówna. Chyba gówna. Gówna. Już tłumaczę, model biznesowy jest prosty. Płacisz 2 zeta, żeby napić się wody płynącej ze ściany, po której przez jej czystość dostajesz przeczyszczenia. Ale żeby się wysrać, musisz również zapłacić 2 zeta. Niektóre auta na drodze wyglądają, jakby je kurwa Budda tu rozdał. A ty co, dalej w multipli, biedaku? Stąd pochodzi filar polskiego hip-hopu, raper Kula. Piękna Krynica, moja ulica. Zresztą zobaczcie, jak się postarzał. Ja robię tak. Ty robisz tak. Feel old yet? To ja, Kula daje fula. Każdy region ma swój Sosnowiec. Tutaj śmieją się z Konclowej i Konclowiaków. Że warto byłoby to zaorać i jebnąć lotnisko. Ej, a może od razu centralny port komunikacyjny? Miasteczko multimedialne w Nowym Sączu miało być polską Doliną Krzemową, więc wjebano w nie 150 milionów euro. A następnie sprzedano je za 14 milionów euro. Great success! Znajduje się tutaj Rondo Grozy. To rondo Solidarności. Postrach wszystkich kierowców, ponieważ system kamer monitoruje, czy zatrzymałeś się na zielonej strzałce. Nie! Eldo rapował Nie pytaj o nią. Proszę, nie pytaj mnie o nią. Bardzo możliwe, że chodziło tutaj o Muszynę i historię przesiedleń Łemków. Zresztą, jakich przesiedleń? Jo nie wiedział, jo nie chciał. W herbie Krynicy jest dzban i 3 korony. To miasto odblokuje się Czarnkowi, kiedy zdobędzie 3 raz z rzędu tytuł dzbana roku. Panie pośle Czarnek, wobec pusty tego... dzwon bije najgłośniej. Nie dzban, dzwon. Niby Nowy Sącz, a drogi stare w chuj. Dlatego będziesz się musiał z nimi napierdalać jak z bossami w Dark Souls. A skoro już przy bossach jesteśmy, jadąc przez Nowy Sącz, na pewno trafisz na ostatecznego bossa z Dark Souls. Kojarzycie zapewne Amurant, Beldelfin i wodę po kąpieli. No to wyobraźcie sobie, że piwniczanka jebie tak, jakby kąpał się tutaj jednocześnie Izak, Ksajo i Multi. Lecimy kurwa tutaj! Rynek Nowego Sącza zasłynął najbardziej z tego, że Mateusz Socha miał na nim wypadek samochodowy. Wiecie, ja staję przed wyborem, albo to auto we mnie walnie, albo ja walnę w tą wybiarę, co jest na pasach, żeby uciec, nie? Więc krzyczę do niej. Wypyta! Oni mają tutaj taki kompleks Krakowa, że nawet mają hejnał co kilka godzin. Stąd pochodzi piękny, niczym budynek za mną, Michał Szczygieł. I tak bardzo ukochał sobie to miejsce, że stąd spierdolił. Nowy Sącz. Cudowne miejsce. To jest tak piękne miasto, że nawet przez myśl by mi nie przeszło, żeby z niego wyjeżdżać do innych krajów na tygodnie. Albo miesiące. Naprawdę... wspaniałe. Lubisz nie mieć pieniędzy? Proszę ja ciebie, przyjeżdżaj do Beskidu Sądeckiego i wydaj je wszystkie, bo tutaj jest wszystko cholernie drogie. Nie masz pieniędzy? To nie wjedziesz na Jaworzynkę Krynicką. 50 zł od osoby. Górale. A, właśnie. I nie nazywaj ludzi stąd góralami, bo cię pogną jak blachę. Kiedyś nazywano mieszkańców Muszyny bocianami. Dobrze, że nie czarnymi bocianami. Może dlatego, że od Muszyna blisko domu... Kiedy zasypiają wszystkie sanatoria, zasypia całe miasto. Oprócz oczywiście starych ludzi, którzy się ruchają i dostają chorób wenerycznych. A najbardziej wkurwiający są tutaj przyjezdni, którzy panoszą się, jakby byli u siebie.
just come in.